A gościem raportu jest Magdalena Ogórek, Atlas Sztuki. Uważam, że historia. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Dlaczego tak głośno akurat o tych obrazach się zrobiło? Tu chodzi o ich wartość, także o nazwisko Jana Matejki. Czy to jest tak, że my tego rodzaju wydarzenia, odnalezienie znanych, drogich obrazów możemy obserwować częściej? Generalnie jest tak, że już od wielu lat wszelkie działania związane z odzyskiwaniem czy prowadzeniem śledztw w związku ze zrabowanymi dziełami sztuki, tych zrabowanych podczas II wojny światowej, rozpalają ogromnie wyobraźnię. Sam proces odzyskiwania, ale także historia, która te poszczególne dzieła otacza, ogromnie oddziaływuje i przyciąga jak magnes. Natomiast rzeczywiście dzieje się tak, szczególnie w ostatnich latach, że coraz więcej odzyskujemy, coraz więcej się znajduje. I to w takich okolicznościach, których wcześniej uważaliśmy, że dzieło nie ma prawa się odnaleźć. Wszyscy, myślę, pamiętamy chyba najbardziej historię z Monachium, 2013 rok, kiedy u syna marszanda Adolfa Hitlera, Corneliusa Gurlita, nagle odnaleziono około 1300 prac, w tym wiele bezcennych dzieł. Trudno w to uwierzyć, ale tak rzeczywiście się dzieje. Podobnie z obrazami, które wczoraj udało się zabezpieczyć. One także odnalazły się w prywatnych mieszkaniach, gdzie spokojnie sobie spoczywały. Z czego wynika ten proces, że dzisiaj odnajdujemy więcej niż kiedyś? Można wyczytać, że w tej akurat sprawie nikogo nie zatrzymano, nie postawiono żadnych zarzutów. Czy to jest tak, że osoby, które posiadają takie obrazy, nie do końca zdają sobie z tego sprawę, ale dzisiaj też nie są za to poszukiwane, no bo to było przekazywane z rąk do rąk? Ciągle mamy tutaj dokładnie w tym wypadku bardzo mało informacji. To jeszcze nie wiemy, być może będą jakieś zarzuty, jeżeli sprawa się rozszerzy. Z najnowszych informacji wiemy już, że w ślad za tymi dwoma obrazami mają jeszcze pojawić się tropy prowadzące do dwóch kolejnych, więc tu okaże się, że historia ma jeszcze dużo szerszą perspektywę, co byłoby oczywiście wspaniałe. Faktycznie tak jest, że w ostatnich latach, szczególnie po słynnej historii, kiedy Maria Altman odzyskała Złotą Damę, czyli w sumie obraz flagowy dla Wiednia, ale jednak wrócił do Stanów Zjednoczonych, do swojej prawowitej właścicielki, świat dużo bardziej i dużo chętniej, szczególnie media, przyglądają się tym historiom. Wspomniana przeze mną sprawa Corneliusa Gurlita, to, że na tej mapie restytucyjnej jest jeszcze wiele dzieł fascynujących, chociażby jak nasza najważniejsza polska strata wojenna, czyli Portret Młodzieńca, słynny obraz Rafaela Santi, jedna z największych pereł epoki renesansu. Być może tak jak zaginione dzieła wisi sobie gdzieś u kogoś w mieszkaniu lub spoczywa gdzieś w zbiorach prywatnego kolekcjonera. No właśnie, zakładamy, że są ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że posiadają tak cenne obrazy w swoich kolekcjach, ale musimy też zakładać, że są tacy, którzy wiedzą o tym, ale ich nie ujawniają. Mamy w internecie listę zaginionych obrazów, zaginionych dzieł, 62 tysiące obrazów, bardzo dużo. Czy to jest tak, że istnieje cały czarny rynek, na którym te obrazy są wymieniane, gdzie są świadomie sprzedawane, przekazywane gdzieś dalej, mimo że jest to nielegalne? No, ma pan z wszystkim rację, co pan powiedział, ponieważ rzeczywiście jest tak, że bardzo często ktoś może nie zdawać sobie sprawy z tego, jaka była proweniencja dzieła. Ale w wielu wypadkach dzieje się tak, że ludzie posiadają wiedzę na temat tego, skąd może pochodzić dana zdobycz czy dany zabytek. Ja sama w tym momencie prowadzę rozmowę z potomkiem nazistowskiej rodziny, który doskonale wie, że jako dziecko pewne rzeczy rodzice zrabowali, dokładnie z Krakowa. To jest bardzo trudny proces, to są też pewne przyzwyczajenia i pewna mentalność, którą trzeba pokonać, ale rzeczywiście tak się dzieje, że bardzo tutaj trzeba wyważyć w takich dialogach, ponieważ ta świadomość może być bardzo różna. Pan dotknął bardzo zasadnej liczby, 62-63 tysiące, to tyle, o tylu wiemy. Natomiast może być ich więcej. O 70% nie wiemy. Tak to wyglądało, ponieważ Niemcy, ale nie tylko Niemcy, bo musimy pamiętać o Sowietach, musimy pamiętać o Austriakach, którzy na przykład w dystrykcie Krakowa byli szeroko obecni. Oni rabowali pełnymi garściami, ten rynek był niezmierzony, wchodzili, brali co chcieli i natychmiast te rzeczy upłynniano, na przykład na rynek antykwaryczny Wiednia, do Berlina. Te rzeczy rozchodziły się bardzo szeroko. Bywało, że zostawiali po sobie jakieś dokumenty, no ale generalnie nie kwitowali tych zdobyczy, więc bardzo trudno też później ustalić pewną przynależność. Możemy zakładać też, że są dzieła, które są
po prostu zaginione, które ukrywano w czasie wojny, ale one tak jak ten słynny już złoty pociąg po prostu gdzieś tam jest, są schowane w piwnicach, w jakichś ukryciach i dopóki ktoś ich nie odkryje, no to nie pojawią się, znów nie wrócą znikąd. Tak, zgadza się. Bardzo często spisujemy na straty, pewne wybitne straty wojenne. Dokładnie tak jak w wypadku świętego Longina, który uważano o nim, że on spłonął. Tak samo bardzo często obiegowa teoria głosi, że portret z młodzieńca pewnie spłonął na Dolnym Śląsku podczas zawieruchy wojennej. Ja jednak wierzę w to, że on istnieje, że gdzieś przetrwał i być może doczekamy momentu, kiedy się odnajdzie. Tak samo jak jednak cud się stał i święty Longin do nas wrócił. Co się dzieje z tymi obrazami, które wracają, tak jak pani powiedziała? Czy one automatycznie trafiają w ręce państwa? Są upaństwowione? Czy tak można powiedzieć? Czy to jest ta główna bariera, która sprawia, że nawet ci ludzie, którzy no nie są przestępcami, jednak obawiają się tego, że stracą te cenne obrazy, które no, w jakiś tam sposób zabezpieczają, powiedzmy, każdego, nawet jeśli nie należą do nich. Powiem szczerze, że tak naprawdę jest to temat na 3-godzinny wykład. Spróbuję zebrać w pigułce. To jest, jak wkraczamy na to pole restytucyjne, to jest bardzo, bardzo zawiły temat, zagmatwany z uwagi właśnie na prawo międzynarodowe, ale także kwestie proweniencji dzieła, bo bardzo trudno czasem przyporządkować pewne rzeczy. Ja sama wiem o wielu przypadkach, kiedy ktoś podejrzewał, że posiada dzieło mogące pochodzić z rozszabrowania podczas II wojny światowej, zwracał się do poszczególnych instytucji, które odpisywały zgodnie z prawdą, że te dzieła nie były ich własnością. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo mało dokumentacji. Skatalogowanie kolekcji przedwojennych, tych prywatnych, graniczy dzisiaj z cudem. Nie ma tej wiedzy. Jeżeli ktoś sobie życzy, żeby przyporządkować dzieło do danej kolekcji, bardzo często jest to teraz nie do zrobienia. Niemniej są możliwości, bo generalnie jest to własność państwa polskiego. Można to przekazać, można przekazać w darze. Zawsze znajdą się rozwiązania prawne, które pomogą, jeżeli ktoś ma dobrą wolę na przykład, by zwrócić takie dzieło Polsce. Jakie znaczenie ma też to, skąd dane dzieło pochodzi oryginalnie? Nie w jakich było rękach, czyja była własność, ale kto na przykład je stworzył. To trochę tak chciałbym dotknąć też trochę historii, bo ciekawa rzecz dotyczy Egiptu, który wiecznie toczy spory prawne, czy z Wielką Brytanią, czy z innymi państwami, które pojawiały się w Egipcie, które rabowały, czy też wywoziły po prostu eksponaty z piramid. No i one się dzisiaj znajdują w międzynarodowych muzeach, ale Egipt